przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Platforma nie będzie się już oglądała na Donalda Tuska, bo właśnie znaleźliście nowego kandydata na prezydenta? W tej chwili Rafał Trzaskowski, bo rozumiem, o nim, skąd pan wie, że o nim mówimy. No to taka droga. Mówi się, że z prezydentury stolicy można startować na prezydenta kraju, ale... No to można? Wygrał wybory prezydenckie. I może pan mnie dzisiaj zapewnić i warszawiaków, że to się absolutnie nie zmieni. On do końca kadencji będzie prezydentem? Ja przypomnę, że wybory prezydenckie w Polsce są dopiero za 2 lata. Po drodze mamy wybory europejskie, wybory parlamentarne. To są dopiero ostatnie wybory prezydenckie. Więc rozpoczęliśmy wyborami samorządowymi, postawiliśmy pierwszy krok do tego maratonu wyborczego. Krok udany, dobry, dający mocne podstawy do tego, żeby mieć optymizm w sercu i widzieć te wybory kolejne, coraz lepsze dla nas. Natomiast cały czas uważam, że po wygranych wyborach parlamentarnych w 2019 roku, czyli za rok o tej porze, Donald Tusk powinien wystartować w wyborach prezydenckich, wygrać je, bo ponieważ pozycja europejska Tuska jest na tyle mocna, silna, że przyda się Polsce w odbudowywaniu naszych relacji na świecie. Jest pan pewien, że nikt w Platformie teraz nie powie, że Rafał Trzaskowski byłby lepszym liderem w Platformie niż Grzegorz Schetyna? Ale dlaczego Grzegorz Schetyna te wybory wygrał, wystawiając między innymi Rafała Trzaskowskiego? My jesteśmy normalną partią, która ma normalne struktury i normalnie myśli o polityce. I to Schetynę wpiszecie do wniosku o konstruktywne wotum nieufności dla premiera Morawieckiego? To on będzie waszym kandydatem na premiera. To jest naturalne, oczywiste. Natomiast, jak mówię, Grzegorz Schetyna zbudował, nie tylko odbudował Platformę, bo po naszych trudnych wyborach w 2015 roku zbudował Koalicję Obywatelską i daje to fundament do budowy szerszych bloków do tego, żeby iść w kolejnych wyborach po jeszcze większe sukcesy. Wybory na pewno wygrał Rafał Trzaskowski w Warszawie, ale czy Grzegorz Schetyna tak naprawdę też może tak powiedzieć? Bo 9 sejmików dla PiSu, 7 dla Platformy Obywatelskiej. Platforma z 2 nowymi skrzydłami partyjnymi ma gorszy wynik niż 4 lata temu samodzielnie. Panie redaktorze, naprawdę poszło lepiej? Samodzielnie w wyborach przed 4 laty wygraliśmy 7 sejmików, przypomnę. Tak jak w tych. Mieliście 26% poparcia, teraz prawdopodobnie 24% w koalicji. Myślę, że więcej mamy niż 24%. Będzie pewnie powyżej 25%. Ten wynik będzie bardzo porównywalny. I sejmików wygraliśmy wtedy 7 i dzisiaj 7. Udało się wtedy zbudować z PSL... Wtedy samodzielnie, teraz w koalicji. Teraz jako Koalicja Obywatelska otrzymaliśmy ten wynik. Natomiast wtedy z PSL-em udało się zbudować w 15 sejmikach większość koalicyjną i zbudować zarządy województw. To wydaje mi się, to może udać? Że dzisiaj wygląda na to, że 14 raczej na pewno wspólnie możemy zbudować z PSL-em większości koalicyjnych, czasami wspartych jednym czy dwoma mandatami innych komitetów, ale wygląda na to, że nie mam danych ze wszystkich jeszcze województw, ale PiSowi się wiele nie poprawi. Będzie na pewno trudno mu zbudować więcej niż ma dzisiaj, czyli to Podkarpacie, którym rządzi. Nie wiem, czy będzie w stanie zbudować gdziekolwiek większość koalicyjną, która pozwoli mu rządzić w jakimkolwiek innym województwie. A czy władze Platformy wskażą w jakiś konkretny sposób, z kim PO będzie zawierała koalicje powyborcze? My jesteśmy posłowie z Polskim Stronnictwem Ludowym, bo przecież 12 lat współrządzimy w sejmikach, więc to jest gdyby oczywiste, że rozpoczynamy to budowanie koalicji od PSL-u, a PSL od nas, no to jest naturalne. Nie, ja pytam jeśli gdzieś lokalni politycy Platformy uznają, że po drodze jest im na przykład z Prawem i Sprawiedliwością, to wy staniecie temu na drodze jako władze Platformy? Nie wyobrażam sobie takich koalicji, mówiąc wprost. Zbyt wiele nas dzieli, chociaż na poziomie... To jest niemożliwe na żadnym poziomie? Nie wykluczam, mamy 3000 gmin, wie pan. Ludzie za chwilę mogą się w różny sposób jakoś dogadywać w swoich lokalnych sprawach. Takie mogą być jakby koalicje dotyczące poszczególnych spraw. Natomiast tam, gdzie są rady miast, powiatów, sejmiki, wykluczam takie możliwości, bo one są nieprawdziwe. No, wyborcy by tego nie zrozumieli. Będą dziś rozmowy z Schetyna, Kosiniak, Kamysz? Były wcześniej telefoniczne. Myślę, że dzisiaj uda się, jak nie dzisiaj, to najpóźniej jutro spotkać w cztery oczy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tylko, że ludowcy mówią, że o koalicjach to oni rozmawiać będą po drugiej turze wyborów. To po co to dzisiejsze spotkanie? Sejmikowe rozmowy, które będziemy toczyć i one się właściwie już toczą pewnie na poziomie też regionalnym, są potrzebne, żeby sprawy pozamykać i
wybić jakiekolwiek pomysły PiS-owi, że może rządzić więcej sejmikach niż ma dzisiaj. Będziemy starali się zbudować na pewno z PSL-em takie większości, żeby obronić ten samorząd regionalny tak jak jest do tej pory. Mamy wspólnie 15 sejmików. Jest duża szansa, że utrzymamy to. W tę liczbę albo bardzo zbliżoną do tej liczby. Przegraliście Gdańsk, Jarosław Wałęsa na trzecim miejscu. Popełniliście błąd? Nie uważam, że popełniliśmy błąd. Nie ma was w drugiej turze. Wyborcy Platformy wskazali Pawła Adamowicza, ale Platforma wygrała w Gdańsku, więc Koalicja Obywatelska wygrała w Gdańsku. Natomiast i dzisiaj powiecie mieszkańcom Gdańska, głosujcie na Adamowicza w drugiej turze? Oczywiście. Oczywiście. Koalicja Obywatelska powstawała z połączenia kilku formacji. Nowoczesna bardzo mocno podkreślała, że nie są w stanie poprzeć Pawła Adamowicza. Dlatego szukaliśmy kandydata, który będzie akceptowany przez Koalicję Obywatelską. Jarosław Wałęsa był. Nie udało mu się wejść do drugiej tury, ale jest Paweł Adamowicz. Oni w dwójkę mają ponad 62% poparcia, więc wydaje się, że sprawa jest w Gdańsku przesądzona. Będziemy wspierać Pawła Adamowicza w drugiej turze, to jest oczywiste. To jeszcze Łódź, jeszcze kilka dni temu zapowiadaliście, że będziecie decydować o tym, czy Hanna Zdanowska zachowa członkostwo w Platformie Obywatelskiej. Teraz już nie ma takiego tematu? Zdecydowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Zarząd Krajowy po opiniach, ekspertyzach, które otrzymaliśmy, decyzję podjął uchwałą. Hanna Zdanowska jest w Platformie. To, żeśmy ogłosili już chyba w czwartek przed wyborami. Patryk Jaki bardzo serdecznie pogratulował Rafałowi Trzaskowskiemu wyborczego zwycięstwa. Życzył mu powodzenia. A czy Grzegorz Schetyna pogratulował prezesowi Kaczyńskiemu albo premierowi Morawieckiemu? A czego tu gratulować? No jak to czego? Chociażby najlepszego wyniku w sejmikach. Takiego wyniku chyba żadna partia do tej pory nie miała. Wie pan, decydują potem te mandaty, które pozwalają rządzić w sejmikach. To Koalicja Obywatelska, to Platforma Obywatelska i PSL będzie rządziło pewnie w 15 sejmikach. Ale PiS nie może powiedzieć, że wygrał te wybory w sejmikach? PiS de facto ma najlepszy wynik w kraju, jeśli chodzi o liczbę głosów, to prawda, ale spodziewali się wyników na poziomie 40%, dostali 32%. Wydaje się, że to może być jeszcze niższy wynik po przeliczeniu głosów już przez komisje wyborcze. Ta cała kampania, którą prowadzili, ten cyrk objazdowy Morawieckiego po Polsce, to wszystko nie dało takiego efektu, jaki sobie założyli. Premier mówi, rekordowy wynik PiS-u w historii wyborów do sejmików, czwarte zwycięstwo wyborcze z rzędu. To nie zasługuje pana zdaniem na chociażby kurtuazyjne gratulacje ze strony lidera Platformy Obywatelskiej. Nie jestem w stanie gratulować PiS-owi niczego, bo to, co oni robią i robili w tej kampanii, ta brudna kampania oszczerstw, ta jazda z kłamstwami po Polsce Morawieckiego nie zasługuje na to, żeby to w jakikolwiek sposób poważnie doceniać. Tak nie powinno prowadzić się polityki. Sławomir Neumann, Marcin Zaborski, bardzo dziękujemy.